Khshanovsky-Ramati, przypominam, który studiował u Józefa Koflera w Konserwatorium Lwowskim w latach 30. kompozycję atonalną i właśnie już powoli stał się jednym z najwybitniejszych twórców partytur graficznych. Właśnie za chwilę zobaczycie Państwo to przekomponowaną w tym momencie dzięki analizie spektralnej brzmień, które tutaj były, partytury. Jeszcze
oczywiście wejścia Nowej Muzyki Lwowa. Eksperymentalnej i innej. Zapraszamy do Lwowa na festiwale muzyki współczesnej. Festiwale, który prowadzi Ostap i ja. I wszystkiego dobrego. Tak, no właśnie, bo dużo się działo tutaj takich całkiem zwariowanych rzeczy i to jest właśnie taka jedna z bardzo ważnych cech muzyki eksperymentalnej, właśnie tworzenia czegoś nowego, to że najpierw jest ta stadia taka, ten etap trochę zwariowanego eksperymentu, który potem po swoim wyrafinowaniu staje się klasyką. No i wydaje mi się, że to jest bezcenna możliwość właśnie zobaczyć ten taki zwariowany eksperymentalny etap. Jeżeli będą u kogoś jakieś pytania i tak dalej, to muzycy tutaj są. Jeszcze raz dziękuję Bohdanowi za pomysł, właśnie za kurację tego, kuratorstwo tym projektem. No i dziękujemy i Dzydze, i ESK. Właśnie jeszcze raz bardzo się cieszymy, że mamy możliwość tutaj w tej sali wystąpić, eksperymentować, improwizować i zapraszamy na następne koncerty i inne imprezy, które odbywają się w ramach ESK i Miesiąca Lwowa w Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016. Dziękujemy.